Rząd podjął działania zmierzające do tego, aby te osoby, które znalazły się w trudniejszej sytuacji w związku z zaistniałą sytuacją, mogły skorzystać z pewnych rozwiązań, które umożliwią im spokojne przejście tego trudnego okresu. I 14 lipca 2022 roku pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które umożliwia składanie już od 29 lipca wniosków o tak zwane wakacje kredytowe. Kto może o takie wakacje wystąpić? Przede wszystkim skorzystać z tego mogą posiadacze kredytów hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyt w polskich złotówkach. Ten kredyt musi być na zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych i dotyczy to tylko jednego kredytu. I wakacje kredytowe przysługują również osobom, które zaciągnęły taki kredyt na budowę domu, ale także na zakup ziemi na cele budowlane. I w związku z tym tego rodzaju kredytowanie może korzystać ze wsparcia rządowego i sprowadza się do tego, że kredytobiorca, składając wniosek, który można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i w oddziale banku, może liczyć na to, że nawet 8 miesięcy nie będzie musiał spłacać rat kredytowych, i przy czym rozbite jest to na pewne okresy, to znaczy w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku nie będzie musiał spłacać kredytu przez 2 miesiące, natomiast po jednym miesiącu w każdym z 4 kwartałów roku 2023. W sumie daje to 8 rat kredytowych, które nie będą musiały być regulowane i nie będzie z tego tytułu w stosunku do kredytobiorcy żadnych konsekwencji. Skutek będzie taki, że okres kredytowania wydłuży się odpowiednio do okresu, w którym kredytobiorca kredytów nie spłaca. Proszę Państwa, jest to tego rodzaju pomoc, która może być szczególnie atrakcyjna dla ludzi, którzy właśnie ze względu na to, że są większe wydatki w konkretnym miesiącu, czy to związane na przykład z wysłaniem dzieci do szkoły, czy chociażby z kwestią związaną z zakupem opałów, mogłyby im środki, którymi dysponują, nie starczyć na pokrycie wszystkich swoich zobowiązań. I wówczas złożenie stosownego wniosku, a tu trzeba pamiętać, że ze względu na przyjęte przepisy bank taki wniosek musi uwzględnić, powoduje to, że po prostu w danym miesiącu nie będzie konieczności regulowania raty kredytu. Wakacje kredytowe to nie jest jedyna forma, którą rząd wspiera kredytobiorców. Tutaj warto jeszcze wskazać na dwa inne elementy, czy dwa inne instrumenty, które mogą być zastosowane, a mianowicie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I to jest taki fundusz, który umożliwia pozyskanie, czy częściowe finansowanie tego kredytu, który się uzyskało z środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Takie wsparcie może być wynosić nawet 2000 zł i być wypłacane nawet przez 36 miesięcy. Przy czym należy pamiętać, że wsparcie to ma charakter zwrotny i będzie następowało ten zwrot w równych, nieoprocentowanych ratach, przy czym część tego wsparcia może zostać umorzona. Kolejną formą wsparcia jest procedura wyznaczenia zamiennika WIBOR i to jest procedura, która będzie powodowała, że ten WIBOR może być korygowany w sytuacji, gdyby jego wzrost powodował zbyt duży przyrost oprocentowania kredytów, bo z reguły oprocentowanie kredytów hipotecznych jest uzależnione właśnie od tego wskaźnika WIBOR.
Bardzo nam zależy, aby wiedza na temat tych instrumentów była powszechnie znana, żeby kredytobiorcy mieli świadomość tego, że mogą korzystać z tego rodzaju instrumentów. Jesteśmy przekonani, że ułatwią one w sposób istotny możliwość bieżącego, zgodnego z prawem regulowania swoich zobowiązań i pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której po stronie kredytobiorców istniałyby jakieś zaległości podatkowe, kredytowe, co oczywiście mogłoby prowadzić do wielu niekorzystnych dla nich konsekwencji. Są to rozwiązania nowe, są to rozwiązania, które zostały przyjęte właśnie ze względu na spowodowaną przede wszystkim okolicznościami zewnętrznymi, to znaczy wcześniej pandemią, a później, czy trwającą cały czas wojną na wschodzie, wzrostem cen surowców, przede wszystkim energetycznych, to wszystko powoduje wzrost inflacji, który w konsekwencji jest dla naszego społeczeństwa mocno obciążający, ale rozwiązania, które zostały przez rząd zaproponowane i wprowadzone przez Sejm, podpisane przez prezydenta, dają szansę na to, żeby zminimalizować tego skutki dla zwykłego obywatela. Z mojej strony to jest tyle. Jeżeli chcieli Państwo jakieś pytania w związku z tematem tej konferencji zadać, to proszę bardzo, postaram się odpowiedzieć.